Witam serdecznie na kanale Kryptoanonim w kolejnym wydaniu kryptowiadomości, czyli wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii, co w regularnym wydaniu poniedziałki, środy i piątki. Jeżeli interesuje Cię taki content, serdecznie zapraszam do subskrypcji, a my przechodzimy do rynku. Przypominam, że wszystko co mówię to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoś się do odpowiednich osób. Bitcoin 51 536 dolarów i jest około 0,7% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Ethereum 2932 i tutaj siedzi praktycznie idealnie od 24 godzin, nie ruszyło się. Cały market stracił 1% i wynosi 2 biliony 32 miliardy dolarów. Zobaczmy co najlepiej sobie radziło w ostatnich 24 godzinach i widzimy Sia Coin 7% na plusie, Monero 6,29% na plusie i ApeCoin 5,42% na plusie. Najgorzej zaś poradził sobie WorldCoin, który miał ogromne wzrosty, bo ponad 150%, no 136% na chwilę obecną w ostatnich 7 dniach, traci teraz 13,5%, Theta 11,1% straciła i PoolChain 7,73% traci. Dobrze, zobaczmy co najlepiej i najbardziej jest wyszukiwane przez użytkowników i najwięcej widzimy wyszukiwań Dive, później mamy Pixel, Verse i Unigraph na Ordinalsie, a najwięcej wizyt Button, później mamy Starknet, z którą jest afera o airdrop i artefakt. Bitcoin spada nam na 6. miejsce. Dobrze, na wykresie widzimy, że Bitcoin się trzyma idealnie cały czas tych oporów na poziomie około 52 tysięcy dolarów. No i teraz jakbyśmy spojrzeli na to, no to wygląda tak jakby chciało spadać, ale zobaczymy. Cały czas Bitcoin jest dość silny, ETF-y cały czas mają popyt dość mocny, generują, więc ta cena też się trzyma mocno. Dodatkowo mamy bardzo dużo otwartych pozycji, co zobaczycie w dziale analizy danych. No, że praktycznie jesteśmy na ATH przy otwartych pozycjach. Warto może jeszcze zerknąć na złotówkę, gdzie sobie zerkniemy, że na chwileczkę spadliśmy poniżej 4 zł na 3,99. Zobaczymy, jak tutaj sytuacja się potoczy. Dobrze, przejdźmy sobie do kalendarza, w którym za dużo się nie dzieje. Dzisiaj będzie tylko protokół z Pomsk, a w czwartek mamy troszeczkę więcej ciekawych wydarzeń, bo mamy tak, że jak CPI z Unii Europejskiej, zdeklarowanych wstępnych bezrobotnych, wskaźniki PMI dla Stanów Zjednoczonych, sprzedaż domów na rynku wtórnym i zapasy ropy naftowej. Tak to będzie wyglądał czwartek, a my przechodzimy już do wiadomości. Wiadomości zaczniemy od Wielkiej Brytanii, która w 6 miesięcy chce nałożyć szczególny nacisk na nowe regulacje dotyczące stablecoinów i usług stakingu. A to wszystko dlatego, że ma być jakiś tam organizowane wydarzenie powiązane z Coinbase w Londynie. No i bardzo mocny nacisk kładą. Ciekawe, czy w 6 miesięcy dadzą radę to stworzyć. Jestem też ciekawy, w jaki sposób takie prawo można egzekwować. Przechodzimy sobie dalej do miasta Mumbai, który stworzył własny metaverse. Będą mogli tam użytkownicy, mieszkańcy tego miasta weryfikować postępy infrastrukturalne, które są inwestycji, które tam są w danym rejonie robione właśnie dzięki VR, więc naprawdę fajnie to wygląda, że w tym kierunku już idziemy. Dodatkowo co do metaversów to jeszcze jest jeden duży news, ale przejdźmy na chwilę obecną do Starknetu, gdzie społeczność jest oburzona, że wielu osób nie dostało airdropa mimo dużych wolumenów, mimo wykupionych domen i różnych innych zabiegów na sieci, aby tego airdropa dostać. Dowiadujemy się, że no to już mówiłem ostatnio, że jeżeli nie mieliście 500 Ethereum na portfelu, to tego dropa nie dostaniecie. I przez to, dlaczego to się tu pojawia po raz drugi? Ponieważ spadła aktywna ilość adresów na samej sieci o 57%, więc sporo. Zobaczymy, czy taki start na sieci trochę nie utrudni właśnie rozwoju sieci, a my przechodzimy sobie dalej. MetaMask wprowadza alert bezpieczeństwa, więc tutaj troszeczkę bezpieczeństwa w MetaMasku się przyda, bo wiele osób potraciło swoje kryptowaluty właśnie dzięki temu, że podpisało kontrakt albo cokolwiek innego złośliwego. Warto MetaMaska sobie zabezpieczyć Ledgerem, w takim przypadku wiele takich rzeczy by nie doszło, no ale kiedy
kiedy podpiszesz coś i oddasz na przykład zarządzanie swoimi tokenami, no to nawet to cię może nie ochronić. W każdym razie alerty mają być na chwilę obecne tylko na sieci Ethereum i mają powiadamiać właśnie, kiedy dany kontrakt będzie podejrzany albo transakcja. Ciekawe, czy ludzie będą tylko to czytać. Przejdźmy sobie dalej do prognoz pana B, czyli twórcy modelu popularnego Stock to Flow Model, który jakoś tam działa, można tak powiedzieć, ale wiadomo, każdy model w pewnym momencie upadnie, rynek będzie się wypłaszczał. Dojrzewający rynek to jest inny rynek, jak dojrzeje, i w tym przypadku modele się pozmieniają. No ale w każdym razie on sugeruje, że możliwy nawet wzrost Bitcoina do 200 tysięcy dolarów w tym roku, ale w następnym to już byśmy mogli zdobyć 600 tysięcy. I skąd to 600 tysięcy się wzięło? No, ponieważ jeżeli byśmy dobili do 600 tysięcy dolarów, to Bitcoin by zrównał się z marketem złota. No i ja myślę, że prędzej czy później to zrobi, ale czy to będzie w roku 2025? Nie, ja tak optymistycznie nie patrzę jednak na ten rynek, mimo że i bardzo uwielbiam Bitcoina. Dobrze, przechodzimy sobie dalej do Stellar, projektu, której tamtej hoście troszeczkę inwestowałem, bardziej w tamtej beście, a w hoście sprzedawałem. Ale w każdym razie Stellar wprowadza smart kontrakty. Można by było powiedzieć, wprowadził 20 lutego. Czy to szybko? No sieć ta trochę istnieje już, ale w każdym razie jest to duży krok dla samej sieci, który pozwoli rozwijać się. Stellar, jakby nie patrzeć, to jest taka odbitka trochę XRP i zazwyczaj te ceny podążają za sobą. Jak XRP wzrasta, to Stellar wzrasta, jakbyśmy powiedzieli, taki alt do XRP. A przez to, że XRP przez ostatnie lata stał się stablecoinem, tak jak się śmieli w Banku Światowym, no to sam Stellar, jeżeli nie wprowadzi czegoś właśnie innowacyjnego, nie będzie miał innej użyteczności, no to sam może też być ofiarą swojego starszego brata. Dobrze. Więc przechodzimy sobie dalej do właśnie, jak już jesteśmy w tym ekosystemie, były dyrektor generalny Ripple przychodzi do Crystal Blockchain, który monitoruje sieć. Dlaczego tu się pojawia ten news? Dlatego, żeby naświetlić taką sytuację, że te firmy, które będą zajmować się śledzeniem transakcji, sprawdzaniem różnych rzeczy, w szczególności dla terroryzmu, przestępstw, mają coraz bardziej zaawansowanych ludzi i coraz bardziej zaawansowane narzędzia i w ogóle rządy, skarbówki i inne tego podmioty, w ogóle zaczynają się tym interesować. Dopiero powstają te regulacje coraz bardziej poważne, więc chciałbym uczulić, że jeżeli ktoś kombinuje z płaceniem podatków, a robi to, chociażby kupuje krypto za KYC, no to w przyszłości może zostać rozliczony. Moi drodzy, optymalizacja podatków tylko i wyłącznie legalnie radzę robić, bo inaczej możecie się w przyszłości spotkać z karą. Podatki niestety płacić trzeba i nic z tym nie zrobimy, a w szczególności, kiedy zapisane transakcje macie w internecie. W takim przypadku zawsze zostaje ślad. Dobrze, lecimy sobie dalej do sama Bankmana Frieda od samego FTX, który wypłynęło do sieci zdjęcie, gdzie jest pokazany razem z więźniami w więzieniu. Jak przeczytamy sobie dalej tego całego newsa z Bain Crypto, to się dowiadujemy, że to zdjęcie najprawdopodobniej zostało wykonane w okolicach grudnia, ponieważ w tym więzieniu można fotografie robić tylko i wyłącznie na święta. No i sam SBF niby ma jak tam jakiś szacunek tylko dlatego, że nikogo nie sprzedał, no ale wiadomo, w takim otoczeniu jest to bardzo, bardzo mocno piętnowane, więc może się i zaprzyjaźni. Nie wiadomo, jaki jest wyrok, bo czeka, cały czas czeka. Wyrok ma być chyba 28 marca tego roku. Jego księgowej, tak, Tepei Elizon, która wygląda jak dziecko, grozi aż do 110 lat więzienia, a on sam się dopiero dowie. No ale wiadomo, czy w tym przypadku będzie on ofiarą, którą będzie trzeba
poświęcić, czy możliwe pieniądze jakoś, które gdzieś tam na pewno sobie poukrywał, po prostu go uratują. Zobaczymy. Lecimy sobie dalej do BlackRocka, który wydaje coraz bardziej przyjazne dla Bitcoina reklamy, bo oczywiście jest to w jego interesie. I możemy zobaczyć reklamy, które porównują Bitcoina do innych klas aktywów. No i oczywiście Bitcoin w ostatnim dziesięcioleciu zdeklasował wszystkie aktywa, no nie licząc jakichś tam małych altcoinów, no ale wiemy, że doskonale, że temu bliżej do hazardu niż do inwestowania, więc ma spore argumenty, żeby przekonywać swoich przyszłych klientów do zakupu. Zobaczymy, jak mu się to powiedzie, bo na chwilę obecną wygenerowany popyt na ETF-y jest naprawdę silny. No i cena powoli to odzwierciedla. A Forbes kupuje działkę w Sandboxie. Jak sobie przeczytamy tutaj informacje, no to właśnie ma być tam różną integrowana społeczność, zaangażowanie właśnie w samym metaversie Sandbox. Ale dlaczego to jest ważne? Ważne jest to, że Forbes to jest duża gazeta na świecie, która ma ogromne zasięgi. I sam token Sandboxa jeszcze na to nie zareagował, jednak w samym Sandboxie bardzo dużo celebrytów posiada działki. I sam Sandbox ma ogromne narzędzia do tego, żeby ten metavers naprawdę dobrze zrobić. Jednak jak sobie wejdziecie do metaversu, to często tego Sandboxu, to często widzimy piksele, widzimy coś, co wygląda jak Mario z 90-tych lat. Wiem doskonale, że jest potrzebna moc obliczeniowa, tak, żeby to ciągnąć. Jednak to nie ściąga ludzi. Jak spojrzymy sobie na Decenta, który jest tutaj na tym filmie, na tym kanale, film o tym, no to tam jest o wiele ładniejsza grafika, ale o tym projekcie o wiele mniej osób wie, więc można to osiągnąć, ale zobaczymy, w którym kierunku pójdziemy. W każdym razie cena jakoś mocno nie zareagowała, sam Sandbox jest mocno przeceniony, no i sam się zaczynam zastanawiać, czy nie warto po prostu się zainteresować tym projektem, ponieważ jesteśmy jakby powiedzieć, no jakby spekulować, bo już się pojawiają informacje, że może nie będzie altcoin. Dla mnie to jest bzdura, ponieważ kiedy Bitcoin będzie pompowany, to takie osoby jak ja, jak ty widzu, będą kupować altcoiny, bo będą po prostu chciwe w jakimś celu. Wiadomo, czy ta chciwość się zniszczy, to tylko zależy od ciebie. Jednak tak czy siak będziesz się kupował, żeby jakąś część kapitału spróbować jeszcze dalej pomnożyć. Więc same instytucje mogą tego nie robić, ale my, użytkownicy, będziemy to robić, więc sam altseason prędzej czy później jakiś mocniejszy powinien przyjść. Chociaż teraz nawet już niektóre alty fajne procenty porobiły. Dlatego warto sobie robić już jakiś spis altów, które można sobie przejść jakimś małym procentem, na przykład z Bitcoina, albo większym, zależy jakie jesteś podatny na ryzyko. Ja osobiście małym procentem planuję przejść. Jak wiecie doskonale, mam swoje portfolio 10% na hazard. No i myślę, że około 10% może jeszcze przyniosę na jakieś projekty, które są dość pewne, nie hazard typu Pulszczeń, tylko właśnie coś bardziej pewnego typu Sandbox. Ale jeszcze na tym zastanawiam się i to nie jest porada inwestycyjna, podaję, żebyście sami rozważyli i przebadali projekt. Przechodzimy do Coinbase, ponieważ ważna informacja jest taka, że Coinbase przechowuje 90% wszystkich bitcoinów należących do ETF-u. I warto wspomnieć, że fajnie by było, gdyby byli dobrze zabezpieczeni, bo jeżeli ktoś się dostanie do tych bitcoinów, to sam Coinbase podobno już wcześniej miał chyba 1 000 000 bitcoinów pod zarządzaniem, teraz będzie miał ich sporo, sporo więcej dzięki ETF-om, no to naprawdę niezły los by mógł być zgotowany. Wiecie, Bitcoin to nie USDT, nie cofną tych transakcji, nie wstrzymają, nie zamrożą portfeli, więc większość tych bitcoinów oczywiście by była pewnie oznaczona, ciężko by było z tego wyjść, ale myślę, że by poradzili, a cała społeczność kryptowalut by miała naprawdę przekichane. Nie podoba mi się to, że wszystkie właśnie ETF-y trzymają tam swoje bitcoiny, jednak pewnie to się w najbliższym czasie zmieni. Wynika to głównie z tego, że nie ma zaufanych podmiotów jeszcze tak dużych, aby te krypto trzymać. Więc albo te duże gracze zaczną otwierać swoje giełdy, albo jakieś inne podmioty, które będą się tym zajmować, ale myślę, że tak nie będzie cały czas, no bo jest to spore ryzyko. Mam nadzieję, że Coinbase trzyma to na cold walletach, zabezpieczonych dobrze, frazy nie zna żadna osoba całej, no i w takim przypadku może zminimalizować to ryzyko. Jednak trzymanie to w jednej jednostce, no, nie jest fajne. Dobrze, przechodzimy do analizy.
Bitcoin przetransferował 6 miliardów dolarów w ostatnich 24 godzinach, a hash rate sieci wynosi około 550 exahashy. Dla porównania Ethereum przetransferowało 3,4 miliarda dolarów. Na sieci Bitcoina widzimy spokój 1,23 dolara za transakcję, to jest 17 satoshi za byte. Jak sobie zerkniemy na aktualizację, ile ETF-y trzymają Bitcoinów, no to nie mamy tutaj aktualizacji, jest to samo co w piątek, więc jeżeli nie widziałeś odcinka, to ci powiem jeszcze raz, 901 361 bitcoinów jest trzymana przez ETF-y, cały czas Grayscale ma najwięcej, ale już sporo stracił, 456 tysięcy, BlackRock już ma praktycznie niecałe 120 tysięcy, a Fidelity 84 tysiące, niecałe. Dobrze, na sieci Ethereum widzimy, że się wypaliło prawie 1400 Etherów w ostatnich 24 godzinach, więc sporo. Na chwilę obecną 37 GUEI, więc tutaj naprawdę jest sporo ukracany podaż Etheru. Praktycznie mamy, zaraz zejdziemy poniżej 120 milionów. Warto jeszcze dodać, że 30 milionów, 25,5% całego supply jest zamrożona w kontrakcie, więc to jest kolejna wycięta podaż, więc Ether jeszcze teraz jakby mu zaakceptowali ETF-y, może też zrobić grube plusy. Zobaczymy jak to będzie, oczywiście nie porada inwestycyjna, moje prywatne zdanie. Na giełdy wpływa 17,5 tysiąca bitcoinów, niecałe 20 tysięcy Etherów, no i 50 milionów w stabilnych walutach jest wyciągnięte, no ale jak na czerwoną świeczkę na wykresie, to myślę, że jest dość normalne. Wolumeny na futuresach są dość wysokie, 106,5 miliarda dolarów, tak samo otwarte pozycje. Zobaczcie, na samym praktycznie ATH mamy tutaj, mamy jakiś total 23 miliardy, a tutaj mamy, no niecałe, brakuje może z pół miliarda. To pokazuje, że mamy naprawdę spore zainteresowanie na rynku. Widzimy, że mamy na pewno nowy kapitał, który te pozycje otwiera, ponieważ mamy sporo więcej ich niż przy 60. Cena jeszcze nie doszła do tych poziomów, więc teoretycznie, jakbyśmy na to spojrzeli od tej strony, to cena tylko czeka, że podąży do ATH. Pojawiają się spekulacje, że zrobimy ATH przed halvingiem i wtedy nie wiadomo co będzie, że to nam zmieni cykliczność, ale moi drodzy, takie pogłoski to są praktycznie co cykl, powiem, więc czy się zmieni nam cykl, zobaczymy dopiero po cyklu, a póki tak nie jest, to lepiej trzymać się swojego planu. Dobra, 200-tygodniowa średnia krocząca na poziomie 31 tysięcy dolarów, Fear and Greed Index 72 według jednego wskaźniku, według drugiego 74, więc jest dość duża chciwość. Alt Season troszeczkę się ruszył w kierunku 59 na skali, no i tutaj się obniżył nam CBB Index do 70 po lokalnym szczycie na 71. Token Unlock odblokuje się AVAX 2,6%, ID token 4,3%, no i to tyle z tych większych i w najbliższych dniach, a jak spojrzymy sobie na ściany zakupowe, no to mamy 3000 bitcoinów na zakup przy 51 tysiącach dolarów, 5600 bitcoinów przy 50, 2400 przy 49 i przy 48 2100 bitcoinów. To wszystkie powyżej tysiaka, a na sprzedaż 2,5 przy 52, 5200 przy 53 i 1600 przy 54. Dobrze moi drodzy, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Napisz komentarz, zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał materiał. Jeżeli nie, to napisz komentarz, o co chodzi. A my słyszymy się w środę. Życzę Tobie całego miłego weekendu. No i jeżeli podoba Wam się, to zostawcie subskrypcję. Hej!